Witam was, w 152. odcinku mojego Let's Playa gry Katała Siodzio. Witam was nieogolony i tak dalej. Zaczynamy ponownie od nowa. Tym razem lecimy wątek Lili, w związku z czym skip mode. Będziemy pomijać tyle, ile to możliwe. Pominę tylko fragmenty, które nie dotyczą bezpośrednio Lili, bo, że tak powiem, rzeczy z nią związane trzeba będzie odrobinkę odświeżyć. Zauważyłem, że nigdy jeszcze nie robiłem Y tutaj, ale to chyba nie ma wielkiego znaczenia, czy odmówię, czy się zgodzę. Nie jestem pewien. W każdym razie Misha i Shizune dowalają się do mnie standardowo. Biblioteka, bo przez bibliotekę bodajże schodzę bliżej w kierunku wątku Lili. Szanowny pan pielęgniarz, któremu już zapomniałem, jaki głos robiłem. Kenji. Notka od rodziców, leki, śpimy. Następny dzień i teraz mnie będą zapraszać na Risk do grania. Dużo gadaniny, jak widzicie. Także początek rzeczywiście trwa długo, ale tutaj na samym początku najczęściej są wybory, nie? Bo wybory z samego początku determinują, który wątek będziesz wybierać. Zastanawiam się też, że jeszcze ani razu nie wybrałem defensywnego stylu gry. No cześć! No okej, dobra. Czyli byśmy zaczynali stąd. Okej. Piętro w górę i napotykam problem. Korytarz drugiego piętra jest dokładną kopią korytarza na trzecim piętrze. Szeroki oczywiście i pusty, tak jak zwykle korytarze, tak jak tylko mogą być korytarze. Problemem jest, że umiejscowienie biblioteki nie jest tak łatwe do ustalenia, jak można by byłoby sądzić. Klasy są oznaczone znakami oznaczającymi, dla której grupy należą, ale jest też dużo innych nieoznaczonych pomieszczeń. Czy biblioteka jest jednym z nich? Czy jest gdzieś w dół korytarza? Zakładam opcję drugą i wybieram swój kierunek losowo. Po obrocie za rogiem nieoznaczone drzwi ściągają moją uwagę, ponieważ nie są zamknięte. Nie są też otwarte, tylko delikatnie otwarte, że mogę zobaczyć, że są otwarte i nic więcej. Miałoby sens, żeby drzwi biblioteki były otwarte zachęcająco, a mimo tego, że te w zasadzie nie są, to wystarczy. Przynajmniej oznacza to, że ktoś jest w środku i mogę zapytać o kierunek, niezależnie jak zawstydzające to jest. Uważnie popycham centrum drzwi, delikatnie, przepraszam, popycham centrum drzwi swoimi palcami. Każdy mięsień na moim ramieniu gotowy wycofać się natychmiast. Uczucie bycia kimś z zewnątrz w tej szkole, nie mogę strząsnąć uczucia bycia kimś z zewnątrz w tej szkole. Tak bardzo, że instynktownie boję się, że zrobię coś źle wchodząc. Drzwi powoli jęczą, jak gdyby wybudzały się z głębokiego snu, choć jest je dużo łatwiej otworzyć niż oczekiwałem. Pochylając się do środka i wsadzając głowę nawet jeszcze dalej, aby spojrzeć do wnętrza pokoju tak szybko jak to możliwe, delikatne dzień dobry na moich ustach szybko jest chwycone. No cześć, Lili. Tego nie oczekiwałem. Bezmyślnie pozwalam drzwiom otworzyć się do pełnej szerokości, wchłaniając spojrzenie samotnej osoby w centrum opuszczonego pokoju. Sytuacja skrada mój głos, zostawiając mnie u drzwi spoglądającego na piękną dziewczynę. Ewidentnie, haven't taken.
Ewidentnie kurczę, jak to? Ładnie, bo będę musiał tu chyba gramatykę zmienić. Ewidentnie zajmując chwilkę, aby ocenić sytuację, dziewczyna delikatnie odkłada swoją filiżankę herbaty i otwiera swoje oczy, ale nie spogląda na mnie. Ten moment czekałem. Dzień dobry, jak mogę pomóc? Spoglądając bezpośrednio przed siebie, ruchy jej ust wydają się przerywać ciszę bardziej niż jej słowa. Jest to jednakże to delikatny, wymierzony głos, który przypomina mi, że jest osobą oddzielną od samego pomieszczenia. Nie tylko jest najwyższą dziewczyną, na którą kiedykolwiek spojrzałem, ale nawet wśród osób z zagranicy, które spotkałem, jest wyraźnie inna. Cześć, przepraszam, że przeszkadzam, tylko zgubiłem się. Zajmuje jej chwilkę sformułowanie odpowiedzi Każda akcja, którą podejmuje, wydaje się, jakby była ostrożnie wychoreografowana wcześniej. Chciałbyś może usiąść? Nieoczekiwane, biorąc pod uwagę, że to ja jej przeszkadzam. Dzięki. Powoli wchodzę i idę w kierunku drugiego krzesła naprzeciwko niej. Dziewczyna odkłada filiżankę i talerzyk na drewnianym stole pomiędzy nami. Sposób, w jaki nie śledzi moich ruchów ze swoją głową, wiele mówi. To delikatne zamglenie w jej oczach oznacza, że musi być przynajmniej częściowo ślepa, tak jak Kenji. No, skoro teraz o tym myślę, jej głos nie ma żadnego wykrywalnego akcentu. Jak sądzę, musi być w połowie z Japonii. Kiedy siadam, jąkam się strasznie dzisiaj. No, mógł być zły pomysł, żeby zacząć sesję nagrywania po powrocie od Katała Siodziona, ale chciałem jak najmniej się zmęczyć. Kiedy siadam, jej postura bierze mnie lekko z zaskoczenia. Jej atmosfera zrelaksowanej pewności siebie powoduje, że cisza jest w całości komfortowa. Uspokajająca atmosfera jest tak odmienna od pokoju Rady Studenckiej. Jak sądzę, jesteś nowym studentem, Yanaku? Tak, przeniosłem się wczoraj. Mam wyraźne wrażenie, że moje schematy mowy nie pasują do formalności jej wypowiedzi. Podkreślone jej lekko wstrzymanym ukłonem przywitania. Który śpieszę się powtórzyć przed zdaniem sobie sprawy z tego, że moje wysiłki są zbędne. Jestem Lili Sato. Miło cię poznać. Hisao Nakai. Przytakuje, po czym robi gest w mniej więcej kierunku swojej filiżanki. Czy chciałbyś się napić? Pewnie. Tak mocno jak mnie to boli, nie mogę nadążyć z jej formalnością w postępowaniu. Robi grzeczne przytaknięcie, biorąc prośbę na siebie. Bez kolejnego słowa schodzi z krzesła i przygotowuje drugą filiżankę herbaty z kolekcji zapasów wyłożonych na blacie. Ruch tutaj. Jej lewa dłoń często delikatnie dotyka boki jakiegokolwiek pojemnika, którego aktualnie używa. Wydaje się to być proces, który wykonywała wiele razy wcześniej. Kiedy pochylam się na bok, aby zobaczyć zza jej pleców, wydaje się używać swojego długiego, pięknego paluszka, aby wymierzyć odpowiednią ilość wody do filiżanki. To jedna rzecz zobaczyć różne niepełnosprawności, które uczniowie w mojej klasie mieli, ale kompletnie coś innego zobaczyć, jak wszyscy wydają się dopasowywać do nich.
Shizune i Misha nie mają problemu pracować razem, aby komunikować się ze mną, a Lily wydaje się mieć obejścia na problemy, o których nawet nigdy w życiu bym nie pomyślał. Choć czuję się odrobiną winny, że ona wykonuje całą pracę, wydaje się być zadowolona, przestrzegając właściwego procesu bycia oferującą przygotowanie napoju. Więc jej delikatny głos wychwyca mnie z mojej cichej obserwacji. Którego pokoju szukałeś? Nieczęsto ta klasa jest odwiedzana po szkole. Biblioteki szkolnej. Shizune i mi, znaczy koleżanki z klasy powiedziała mi, że była na tym piętrze. Kończy nalewać wodę do filiżanki, kiedy przytakuję. Delikatne, metaliczne uderzenia dochodzące z filiżanki, wskazujące na to, że jest mieszana. A, znam panią Hakamichi, tak jak i większość uczniów. Skoro jesteś z nimi, oznacza to, że jesteś w klasie 3-3, prawda? Właśnie tak, w klasie naukowej z Muto. Śmieje się odrobinkę, po czym odstawia łyżeczkę i powoli idzie w kierunku stołu z filiżanką i talerzykiem w dłoni. Jest dość specyficzną osobą. Jak sądzę, polubisz go. Większość osób go lubi. Kiedy odkłada filiżankę, delikatnie biorę ją i popijam. Naprawdę jestem bardziej typem osoby kawowej, ale wydaje się to być zły moment, aby to powiedzieć. Mimo wszystko zapach jest całkiem miły. Nie sądzę, że byłoby ciężko przełknąć tą herbatę. Dziękuję za to. Smakuje naprawdę dobrze. Uśmiecha się i szybko macha dłonią przed swoją twarzą. Lily, proszę, nie trzeba być aż tak formalnym. Mówi to pomimo jej wyraźnie dobrze wyprowadzonej mowy. No cóż, jak sądzę, powinienem spróbować i zapytać ją o siebie samą, ponieważ naprawdę wydaje się, jakby usługiwała mi. To z której jesteś klasy? Jak sądzę, jesteś jedną z trzecioklasistek. To prawda. Jestem w klasie 3-2, która jest na trzecim piętrze, tak jak i twoja. Nauczę w niej Miyagi i jest przeznaczona szczególnie dla ślepych lub częściowo ślepych lub częściowo niedowidzących uczniów. Rozumiem. To znaczy, no tak, bo I see, czyli widzę. Widzę. Przepraszam, znaczy... Czuję się, jakbym miał się uderzyć samego siebie przez swoje faux pas. Spoglądając na jej twarz jednakże, nie wydaje się być w żaden sposób zirytowana tym. No, nie ma potrzeby zmieniać swojego sposobu wypowiedzi z mojego tytułu. Pewnie, przepraszam, naprawdę chyba okazuję swoją nowość tutaj. Środowisko takie jak to będzie dużą zmianą, więc nie mogę cię obwiniać za to. Choć to z tego samego nie można powiedzieć o wszystkim, wielu musiało poradzić sobie ze swoimi przypadłościami. Kategoria, do której ona również by się zaliczała, jak sądzę. Gotów jak najszybciej zeskoczyć z tego tematu, przechodzę w inny. Czy przychodzisz tu często, żeby się napić herbaty? To naprawdę miłe miejsce. Myśląc o tym, to może być jej wizja miejsca za moją szkołą, w którym lubiłem jeść obiady. Przychodzę tu dość często w trakcie pór obiadowych. Moje obowiązki jako reprezentantka klasy nie zostawiają mi wiele czasu na oficjalny klub, więc przyjaciółka i ja używamy tego pomieszczenia na herbatę. Reprezentantka klasy? W porównaniu z Shizune, jej manieryzmy wydają się być prawie kompletnym przeciwieństwem. Choć kiedy Shizune jest bezpośrednia i niesamowicie ambitna, Lily wydaje się być zrelaksowana i spokojna, prawie odległa. No skoro o tym myślę, może być użyteczna dla mnie jako mniej zaburzona wizja klubów szkolnych. Jakiego rodzaju kluby są, do których można dołączyć? Bardziej popularne są kluby biegaczy, które używają boiska za szkołą w trakcie obiadów, klub koszykówki i klub literacki w pokoju blisko biblioteki.
Jest też dużo więcej mniejszych klubów, tak jak kluby artystyczne czy muzyczne. W czasie, kiedy staję dopiero na swoje nogi, pęd od razu do klubu wydaje się być odrobinę niezachęcający. Zastanawiam się, czy ta szkoła też dzieli takie same zasady jak moja stara. Czy jest obowiązkowe dołączenie do klubu? A nie jest, choć jest zachęcane. A, dobrze, to ulga. Naprawdę przestałem się pilnować wokół tej dziewczyny, aby pozwolić coś takiemu się wypsnąć. Fakt wydaje się ją delikatnie rozbawiać. Nie chcąc, aby moja herbata się schłodziła, nareszcie zaczynam pić ją i kiedy Lily robi to samo. Kiedy spoglądam przez okno znad jej ramienia, zauważam światło wchodzące do pomieszczenia, które ma wyraźnie pomarańczową barwę. Nawet tutaj czas nie stoi w miejscu. Czas zleciał szybko. Przepraszam? A, no tak, jest ślepa. Oczywiście, że nie widzi zachodzącego słońca. No, wygląda na to, że słońce zaczyna zachodzić. Wydaje się to być dla niej zaskoczeniem. Jak sądzę, też musiała stracić poczucie czasu. O, wybacz, Hisao. Nie chciałam cię wstrzymywać przed pójściem do biblioteki tak długo. Szybko uspokajam ją. A nie, w porządku. Biblioteka dalej jest otwarta, prawda? Przerywa na chwilę i zastanawia się nad tym. Jest to prawdopodobnie coś, o co powinienem był zapytać Shizune, kiedy miałem szansę, ale Lily wydaje się wiedzieć, czy tak jest. To prawda. Jest otwarta do 6:30 na weekendy. Szybkie spojrzenie na mój zegarek potwierdza, że mam wystarczająco dużo czasu, aby tam się dostać. To w takim razie chyba pójdę. Bardzo fajnie się z tobą rozmawiało, Lily. Uśmiecha się i przytakuje głęboko z jej dłońmi złożonymi na stole przed nią. Moja przyjemność była po mojej stronie. A teraz kiedy o tym myślę, czy powinnam ci pokazać, gdzie jest biblioteka? O, nie mógłbym cię prosić o więcej pomocy. Powinienem ją znać sam. No, o ile moje zdolności nawigacyjne mnie zawiodą. Co mają nawyk robienia? To w porządku. Miałam porozmawiać z bibliotekarką mimo wszystko. Mogłabym cię przedstawić? No, coraz lepiej i lepiej. Ciężko jest odmówić jej ofercie. Ofercie. Jeśli jesteś pewna, no to świetnie, dzięki. Kiedy wstaje, aby podążyć za mną, bierze prostą, rozciągalną. Prosto złożony kijek, który został schowany w uchwyt jej torby na podłodze. W porównaniu z kijkiem, którego używał chłopak w mojej klasie, Lily wygląda na dużo cieńszy i dłuższy. Musi być do wsparcia, kiedy Lily używa swojego do nawigacji. Razem opuszczamy spokojne pomieszczenie i wchodzimy na pusty korytarz w drodze do biblioteki.